drogą, co do Syjonu wiedzie nas. Pielgrzymi, spieszcie zewsząd mnogo, przystało nam wędrować wraz. Bo miło w gronie wiernych iść, by Panu Bogu oddać cześć. O, witaj mi ty piękna sieni, tu dusza ma ochłodę swą. Prowadzeni widzimy żłobek, gwiazdę Twą i górę świętą, na niej krzyż, co nam wskazuje drogę wzwyż. Salemie, otwórz swoje bramy, przed Panem stanąć pragnie zbór. Trzykrotnie święty zaśpiewamy, wraz z niebianami jeden chór. Lecz wiedzmy, jest Boga gród, więc grzechów się wyzujmy wprzód. Czy się modlimy, czy śpiewamy, lub czy słuchamy świętych słów? W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wysłuchajmy na początek naszego nabożeństwa w 13. niedzielę po Trójcy Świętej psalmu 112, który jest zatytułowany Szczęście Bogobojnych. Alleluja! Szczęśliwy jest ten, kto się boi Pana i kocha Jego przekazania. Jego potomstwo będzie potężne na ziemi. Pokolenie prawych dozna błogosławieństwa. W jego domu będą bogactwo i dobrobyt, a jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki. On wschodzi w ciemności jak światło dla prawych, łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie temu, kto się lituje i pożycza, i postępuje w swoich sprawach uczciwie. On się nigdy nie zachwieje i na wieki przetrwa pamięć o sprawiedliwym. Nie będzie się bał złej wiadomości, a jego serce jest mocne, bo zaufało Panu. Jego serce jest spokojne. Nie będzie się lękać, gdy spojrzy z góry na swoich nieprzyjaciół. On rozdaje, obdarza ubogich, jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki, a jego potęga sięgnie wielkiej chwały. Niegodziwiec złości się, gdy to widzi, zgrzyta zębami i zanika, bo pragnienie niegodziwców obróci się w niwecz.
Chwała niechaj będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było od początku, jak jest i jak będzie, po wszystkie wieki. Amen. Niech Pan będzie z wami. Módlmy się. Boże nasz, Panie nieba i ziemi, nasze serca wypełnia radość, bo wiemy, bo doświadczyliśmy i doświadczamy tego co chwila, że nie dzielisz ludzi według ich doskonałości i nie odrzucasz niegodziwych. Przeciwnie, wszystkich nas, którzy czują się wyobcowani i wykluczeni, zagarniasz w krąg swego miłosierdzia i udzielasz pomocy, byśmy z nadzieją rozpoczynali nowy dzień. O Twej nieskończonej miłości i łasce, których zaznaliśmy w ostatnich dniach, chcemy dawać wdzięczne świadectwo. Tak więc zgromadzimy się tutaj, by Ciebie w imię Jezusa Chrystusa wielbić i chwalić. Z drżeniem jednak pytamy w głębi naszych serc, czy zechcesz przyjąć tę chwałę, gdy wiesz, że pochodzi ona z samolubnego i nieczułego serca i czasami z ust pełnych fałszu i jadu. Boimy się, że nie jesteśmy w stanie stanąć przed Tobą, jeśli najpierw nie zmiłujesz się nad nami. Jeśli nie napełnisz nas swym duchem, to nasze modlitwy i śpiewy będą próżnym wysiłkiem, a świadectwo Pisma będziemy słuchać jedynie w taki sposób, by potwierdzić swoje pragnienia i swoje chęci. Wierzymy, Panie, że masz przygotowaną dla każdego i każdej z nas inną drogę. Dlatego mamy odwagę wołać do Ciebie: nie zapominaj o nas, ujmij się za nami, wyzwól nas od nas samych, przemów w swoim słowie, pozwól nam na nowo poznać i przyjąć Chrystusowe miłosierdzie, przemieniając nasze serca, a nasz Kościół w Twój lud. Prosimy dzisiaj, w tę pierwszą niedzielę września, o błogosławieństwo dla naszych dzieci i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny w ich szkołach i w szkole niedzielnej naszej parafii. Prosimy, pobłogosław im, gdy wyruszają w nową drogę w poznawaniu Ciebie, Twojej miłości i Twoich praw, które rządzą zarówno ich, jak i naszymi sercami, jak i wszelkimi prawami przyrody i całego stworzenia. Prosimy Ciebie o błogosławieństwo i prowadzenie w imieniu Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Wysłuchajmy fragmentu Dziejów Apostolskich, rozdział 6, wiersze od 1 do 7. Jest to fragment mówiący o ustanowieniu 7. W tym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, heleniści zaczęli szemrać przeciw Hebrajczykom, że podczas codziennego posługiwania ich wdowy są zaniedbywane. Wówczas 12 zwołało wszystkich uczniów i oznajmiło: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boga, a obsługiwali stoły. Wybierzcie więc, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie.
My natomiast oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, potem Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A słowo Boga rozszerzało się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jeruzalem. Nawet wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Błogosławieni są wszyscy ci, którzy słuchają i strzegą Słowa Bożego. Alleluja. 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 Słowa zaś Ewangelii zapisane są w Ewangelii Łukasza w rozdziale 10, wierszach od 25 do 37. Jest to fragment dobrze znany o miłosiernym Samarytaninie. Pewien znawca prawa wstał i zadał Jezusowi podchwytliwe pytania. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? On mu odpowiedział, co jest napisane w prawie? Jak w nim czytasz? Tamten powiedział, będziesz miłował Pana, swego Boga, z całego swego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Wtedy Jezus oznajmił, słusznie odpowiedziałeś, tak czyń, a będziesz żył. Ale on, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa, kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, powiedział, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i napadli na niego bandyci, którzy nie tylko go obrabowali, ale też poranili, zostawili na pół umarłego i odeszli. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i ominął. Podobnie Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i ominął. Natomiast pewien Samarytanin, który tamtędy podróżował i również obok niego przechodził, kiedy go zobaczył, ulitował się. Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem, wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł do zajazdu i opiekował się nim. Następnego dnia wyjął 2 denary, dał karczmarzowi i powiedział, zajmij się nim. Jeśli coś więcej wydasz, to oddam ci, kiedy będę wracał. Jak ci się wydaje, spytał Jezus, który z tych trzech okazał się bliźnim tego, co wpadł w ręce bandytów? Tamten odpowiedział, ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus na to, idź i ty czyń podobnie. Oto Słowo Boże, wzrastajmy w łasce i poznaniu Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, któremu niechaj będzie cześć i chwała teraz i po wszystkie czasy. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Po wysłuchaniu słów Bożych i przyjęciu ich do naszych wnętrz w odpowiedzi, złóżmy teraz głośno wyznanie naszej wiary słowami apostolskiego wyznania wiary. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Usiądźmy i zanim zaśpiewamy kolejną pieśń, jeszcze mam słowo do naszej młodzieży, do naszych dzieci. Moi drodzy, zaczynacie dzisiaj rok szkolny w naszej parafii, rok szkoły niedzielnej. Pamiętam, mając lat 7, 8, 9, dla mnie osobiście nie był to zbyt przyjemny czas rozpoczęcia szkoły, a zwłaszcza szkoła. No takie miałem doświadczenie ze swoją szkołą. Było mi trudno w szkole. To doprowadzało mnie czasami do różnego rodzaju huśtawek, można powiedzieć, nastroju. Czasami byłem w dobrym nastroju, czasami w złym. Czasami, gdy byłem w szkole, wszystko mi doskwierało, wszystko mnie uwierało. Wszyscy moi koledzy, koleżanki byli przeze mnie niezbyt dobrze traktowani, a czasami było tak, jakbym był słońcem. Wchodziłem i wszyscy widzieli, Michał jest w dobrym humorze. Tak to było. I moi drodzy, prawdopodobnie wy też to w jakimś tam stopniu przeżywacie, że czasami w szkole, gdy jesteście, a zwłaszcza na przerwach, bo na lekcjach to już to zależy wiele od nauczyciela, w szkole, gdy jesteście, czasami jesteście źli na swoich kolegów, koleżanki, na swoich nauczycieli. Źle w ogóle zaczynacie dzień. Poranek już jest zły. A czasami jest tak, że po prostu wstajecie, jesteście w szkole i ten dzień tak mija, tak dobrze mija. Moi drodzy, prawdopodobnie znacie bajkę o dobrym i złym wilku. Bajka, którą opowiedział dziadek małemu chłopcu wnukowi. A brzmi ona mniej więcej tak. Pewnego razu wnuczek, idąc na spacer ze swoim dziadkiem, zapytał: dziadku, właśnie dlaczego jednego dnia staram się być dobry dla swych przyjaciół, czuły dla rodziców, cierpliwy dla ciebie, dziadku, a innego dnia nie chcę znać nikogo, nie chcę wychodzić z domu, nie lubię całego świata i inni mnie nie lubią. Dziadek spojrzał na wnuczka i powiedział: kochany chłopcze, w twoim wnętrzu toczy się walka. Walka pomiędzy dwoma wilkami. Jeden z wilków jest zły. On jest gniewem, zazdrością, smutkiem, żalem, chciwością, pychą, użalaniem się nad sobą, poczuciem winy i niższości, kłamstwem, fałszywą dumą i pragnieniem dominacji. A drugi wilk jest dobry. Jest radością, jest pokojem, miłością, nadzieją, pokorą, uprzejmością, dobrocią, hojnością, prawdą, współczuciem i wiarą. Ta sama walka i taka sama walka toczy się w tobie i wewnątrz każdego innego człowieka. Wnuczek zastanowił się przez chwilę, a potem zapytał: dziadku, który wilk wygra? Dziadek odpowiedział: ten, którego akurat karmisz. No i takie pytanie właśnie i dla was, i dla nas wszystkich. Którego wilka karmimy? Każdego dnia. Którego wilka karmimy? Kochani, spróbujcie karmić tego dobrego wilka. Mocnego, sprawiedliwego, stojącego przy boku poniżanych, źle traktowanych, słabszych. Nie bądźcie tym złym wilkiem, który rzuca się na słabszego, ale bądźcie tym dobrym, który broni słabszego. Zawsze sobie zadajcie pytanie, każdego ranka i my, i dorośli, i dzieci, którego wilka chcemy dzisiaj karmić. Niech wam Bóg błogosławi na tych lekcjach szkoły niedzielnej
i w waszych szkołach. Amen. A teraz zaśpiewamy, moi drodzy, pieśń 382. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi. Amen. Wysłuchajmy fragmentu Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej, Księgi Leviticus, rozdział 19, wiersze od 5 do 8. Gdy będziecie składać Panu ofiarę wspólnotową, składajcie ją tak, aby była przez Niego przyjęta. Należy ją spożyć w tym dniu, w którym składacie tę ofiarę, oraz w dniu następnym. A to, co pozostanie na trzeci dzień, należy spalić w ogniu.
Gdyby spożywano ją trzeciego dnia, to będzie ona już odrażająca i nie do przyjęcia. Ten, kto ją spożyje, poniesie winę, gdyż zbezcześcił świętość Pana. Takiego człowieka należy usunąć spośród jego ludu. Boże nasz i Panie, prosimy o to, byśmy teraz przyjęli ten pokarm naszych dusz, serc, ale też i wzmocnienia dla naszych czynów i słów w postaci Twojego Słowa. Niech to stanie się naszym Słowem, naszym czynem i naszym życiem. Amen. Moi drodzy, większość z nas jest już po urlopie. Wróciliśmy do swoich domów, ze swoich wakacji, z uczuciem radości, z powrotu do znanych kątów, ale też z męczącą świadomością wejścia za chwilę w rutynę pracy, nudę, zmęczenie i wynikającą z tego frustrację. Pamiętamy przecież, że jeszcze przed chwilą byliśmy innymi ludźmi, zwracaliśmy uwagę na rzeczy, o których na co dzień nie myśleliśmy i nie zauważaliśmy. A teraz zmuszeni jesteśmy do życia w zupełnie innym wymiarze. Dlaczego? Myślę, że współczesny człowiek niejako zdesakralizował wiele spraw i rzeczy, które wnosiły kiedyś wymiar duchowy w życie. Przejął rzeczy, które kiedyś były wyjątkowe i zamienił je na zwykłe i powszednie. I teraz zastanawia się, dlaczego jest tak mało magii i czaru w jego życiu. Jednym z przykładów w dzisiejszym tekście jest jedzenie, spożywanie, sposób, w jaki to czynimy i cel. Ale przecież wiemy, że tak naprawdę chodzi prawie o każdą czynność czy relację. Z powodu tej emocjonalnej i biologicznej wagi i funkcji jedzenia, wspólne dzielenie pożywienia było traktowane jako wydarzenie wręcz intymne. Dwoje ludzi łamiących razem chleb już więcej nie patrzyło na siebie jak na obcych. I zwróćmy uwagę, dwójka młodych ludzi pijących lemoniadę z dwóch słomek, z tej jednej, z tej samej szklanki, też przecież robią coś, co wkracza w sferę intymności, co jest jedyne między nimi. Możemy bądź nie musimy zaakceptować teorię Freuda, która twierdzi, że grupa ludzi zabijająca zwierzę czuje się tak winna rozlewu krwi, że wspólnie je zjada. By podzielić się równo ciężarem winy, a tym samym odczuwając ulgę. Można też rozumieć to w taki sposób, że przynoszenie ofiary i dzielenie się nią w kontekście duchowym wykracza poza sferę zaspokojenia głodu. W pewnym momencie uczestnicy uczty uświadamiali sobie, że wspólne spożywanie potraw ich łączy. Chrześcijanie postrzegają również w ten sposób znaczenie komunii, wieczerzy pańskiej. Symboliczne rozdawanie pożywienia w trakcie ostatniej wieczerzy. Jezus dzielił chleb i wino ze swymi uczniami, wskazując tym samym na sposób łączności. Nie tylko z Bogiem, ale także ze sobą nawzajem. Rozdział 19 Księgi Levitikus jest znany jako kodeks świętości. Zawiera jedne z najwznośniejszych nauczań etycznych w całej Biblii, nakazujące szanować rodziców i starszych, być uczciwym w prowadzeniu interesów, być współczującym w stosunku do niepełnosprawnych. Znajdują się tam również ostrzeżenia dla wydających niesprawiedliwe wyroki i nakaz poszanowania obcych i przechodniów.
I nagle w środku tych wzniosłych instrukcji etycznych znajduje się dziwne zdanie mówiące o tym, że jeśli zaniesie się ofiarę do świątyni, to całe mięso powinno być zjedzone tego samego dnia lub nazajutrz. Zaś już spożycie tej ofiary na trzeci dzień jest nieczystością. Zwykła interpretacja mówi, że w tak gorącym klimacie bliskowschodnim mięso szybko się psuje i byłoby niezdrowo zjeść je dwa dni po przyrządzeniu. Ale czy naprawdę jedzenie zepsutego jedzenia jest złamaniem prawa? Jaka jest rola takich zdrowotnych instrukcji w rozdziale o tym wymiarze etycznym? Może istnieje inna interpretacja? Zastanówmy się, jeśli człowiek przyniósł ofiarę zwierzęcą do świątyni i wiedział, że musiała ona być w całości zjedzona w ciągu dwóch dni, to co miał robić? Zamiast zmarnować i wyrzucić jedzenie, co było wielkim grzechem, mógł on zaprosić swoich bliskich i sąsiadów, i nawet obcych. Mógł podzielić się jedzeniem z biednymi i tymi żebrakami tłumnie leżącymi u wejścia do świątyni i czekającymi tylko na takie zaproszenie. W ten sposób wielu ludzi zebrałoby się wspólnie, by dzielić posiłek, tworząc tym samym sens pokrewieństwa i święta. A więc akt religijny nie tylko jako sztuka dla sztuki, jako jakiś akt, jakiś czyn, który w zasadzie już nie ma żadnego związku z rzeczywistością, ale akt solidarności z drugim człowiekiem. Wracając do początku, dzisiaj ten akt spożywania został odarty ze swej wyjątkowości. To taki jest świat i sami o tym dobrze wiemy. Jemy wielokrotnie w obcych miejscach, z obcymi ludźmi, w stołówkach, restauracjach, barach szybkiej obsługi, kantynach. Trudno, by ta intymność dzielenia pożywienia była wciąż zachowana. Czas posiłków staje się czasem podobnym do czasu spędzonego w tramwaju, metrze czy autobusie. Jesteśmy, owszem, otoczeni ludźmi, dotykamy się nawzajem, ale udajemy, że ich nie ma. Rodziny rzadko zasiadają do stołu o tym samym czasie, a jeśli nawet tak się dzieje, to nieczęsto przeżywają to jedyne wyjątkowe doświadczenie wspólnoty. Jedzenie, spożywanie stało się jedynie sposobem zapełniania ciał w celu otrzymania porcji energii podobnym do tankowania samochodu. Nie chodzi również tylko o jedzenie, ale o każdą czynność wykonywaną zarówno w ciszy intymności, jak i w gwarze życia publicznego. I moi drodzy, od początku swojego istnienia Kościół próbował ustanowić dzielenie posiłków i wszystkie inne podstawowe czynności jako wydarzenia wyjątkowe, które dają ludziom czującym się obco poczucie uczestniczenia w czymś ważnym i dzięki temu już niewyobcowanym, zaakceptowanym. Kościół próbował poprzez ustanowienie specjalnej grupy ludzi, diakonów, o którym to ustanowieniu czytaliśmy, rozszerzyć tę symboliczną komunię z rytualnego do rzeczywistego dzielenia posiłków między współwyznawcami. A to wszystko było po to, by wciąż podtrzymywać to poczucie wspólnoty, które tradycyjnie w kościołach było najlepszym lekiem na samotność. Warto więc, moi drodzy, wprowadzać lub podtrzymywać tradycję wspólnych rodzinnych posiłków w soboty czy w niedzielę, bo pozwala to uniknąć bólu samotności we własnym domu. W dawnych czasach ludzie jedli z jednej miski, moi drodzy, nie dlatego, że byli tak biedni, iż nie było ich stać na więcej misek, ale dlatego, że w ich niepewnych, groźnych,
pańszczyźnianych czasach ta wspólnota rodzinna była jedyną ostoją przed poczuciem lęku i samotności. Przypomina mi się tutaj scena jedzenia w rodzinnego obiadu z konopielki. Moi drodzy, chrześcijaństwo, jak każda zorganizowana religia, próbowało rozprawić się z epidemią samotności. Nie poprzez mówienie, że jeżeli poprawnie i dobrze i miło się pomodlimy, to Bóg ześle nam osobę, którą pokochamy i wspólnie przejdziemy przez życie. Również nie poprzez namawianie do zapełniania wolnego czasu wszelkiego rodzaju aktywnościami, dzięki którymi można być non-stop zajętym i przez to zyskać przyjaciół. Kościół, moi drodzy, raczej oferował i oferuje, mimo wszelkich kłopotów i problemów, Kościół oferuje wszystkim wizję świata, w którym ludzie już dłużej nie skazują siebie na samotność poprzez postrzeganie w innych rywali albo wroga. Jeżeli jesteś wrogiem z drugim człowiekiem, to jesteś samotnym człowiekiem. Kościół udziela wszystkim miejsca, do którego można przynieść całe swoje jestestwo, a nie jego część, jak na przykład do pracy. Lecz by przede wszystkim spotkać bliźniego w sposób, w jaki nie spotyka się go nigdzie indziej. Kościół również daje możliwość wspólnego udziału w nabożeństwie, jak dzisiaj. Z własnego doświadczenia przecież wiemy, że w jaki sposób działa nabożeństwo i co każdy jego element, muzyka, modlitwa, kazanie, sakrament, potrafi wnieść w ludzkie życie. Ludzie przychodzą na nabożeństwo jako osobne jednostki, pełni swoich trosk, samotni, niepewni, czy znaleźli się w odpowiednim miejscu, i doświadczenie wspólnoty ich zmienia. W trakcie liturgii nabożeństwa nie chodzi tak bardzo o to, żeby wypowiadać razem odpowiednie słowa w odpowiednim czasie. My wszyscy recytujemy te same słowa modlitwy nie dlatego, że wszyscy wierzymy tak samo, bo czy to w ogóle jest możliwe, ale dlatego, że w trakcie tak zwykłego, zdawałoby się, procesu czytania razem, słuchania razem, śpiewania razem, dochodzi do czegoś naprawdę zadziwiającego. Zazwyczaj czujemy, że już nie jesteśmy obcymi sobie ludźmi. Wznosimy się ponad nasz indywidualizm i samotność i zamieniamy się w jeden organizm śpiewający i cieszący się obecnością Boga. Tak więc, moi drodzy, dobrze byłoby, gdybyśmy w naszych wspólnotach kościelnych czy poza nimi poczuli się trochę tak, jak czujemy się albo jak czuliśmy się na wakacjach. I nie chodzi o to, by odpoczywać od obowiązków i odpowiedzialności, ale by w codziennych, zwykłych zdarzeniach, czy kontaktach, czy relacjach dostrzegać wyjątkowość, by spróbować spojrzeć na nie pod innym kątem, głębszym, nieprzytłumionym rutyną. Przypominamy sobie nasze wakacje, nasze urlopy, zwykła ławeczka w parku, wydaje nam się cudem świata, a szum morza wydaje nam się czymś niebywałym. Chodzi też o to, by, moi drodzy, spojrzeć na siebie z szerszej, więcej obejmującej perspektywy, by się odprężyć, pozwolić odpocząć umysłowi i ciału znużonymi ciągłą grą, nieustannym demonstrowaniem przed światem swojej siły, wyższości i ważności. By bardziej doświadczyć świata innymi zmysłami niż wzrokiem, by poczuć zapach, usłyszeć dźwięki, stać się wrażliwym na dotyk, oddychać pełniej, pozwolić poświęcić
uwagę samemu czy samej sobie. Dopuścić myśl o tym, co ma naprawdę rzeczywistą wartość, a co pozorną. Na przede wszystkim wreszcie pozwolić sobie na szczerą i autentyczną wiarę, czyli relację z Bogiem, bliźnim i całym stworzeniem. Amen.
Przyjmijcie życzenie pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Panu i Zbawicielu naszym, Jezusie Chrystusie. Amen. Usiądźmy i wysłuchajmy wspomnień. Moi drodzy, w 30. rocznicę śmierci wspominamy świętej pamięci Zygmunta Rajskiego. Urodził się 22 lipca 1917 roku, a zmarł 5 września 1990. Zygmunt Rajski pochodził ze starej szlacheckiej rodziny ewangelickiej z Polesia, która wychowywała go według surowych, ale i sprawiedliwych zasad protestanckich i w ogromnej miłości i pracy do ojczyzny. Był nubny z przynależności do tego kościoła, do kościoła ewangelicko-reformowanego i do warszawskiej parafii. Człowiek skromny i przyzwoity, o niezależnym umyśle i ogromnej inteligencji. Wspominamy również jego żonę Wandę, wspominamy ich syna Tadeusza i ciesząc się, że wśród nas jest Barbara, która kontynuuje tę tradycję wielkiej miłości i szacunku do swojego kościoła, będąc jednocześnie członkinią kolegium kościelnego. Ojca i dziadka wspominają dzisiaj właśnie i córka Barbara i wnuk Łukasz. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj również w 25. rocznicę śmierci wspomnieli niezwykłą osobę, panią profesor Zofię Leimbach. A wspomnienie o zmarłej przeczyta, czy wspomni też niezwykła i ważna dla nas osoba, pan profesor Jarosław Świderski. Panie profesorze, serdecznie proszę tutaj. Proszę Państwa, 25 lat temu odeszła od nas pani profesor Zofia Leimbach, jedna z najbardziej niezwykłych postaci, jakie zdarzyło mi się w swoim życiu dość długim spotkać. Żyła prawie dokładnie przez cały XX wiek. Urodziła się w 1901 roku, zmarła w 1995. Przeżyła naprawdę niezwykłe wydarzenia, dokonała zupełnie niezwykłych dzieł. I wymienienie wszystkiego zajęłoby nam tutaj wiele, wiele czasu. Pozwólcie, że wspomnę tylko te, które wydają mi się najbardziej charakterystyczne. Późniejsza pani profesor, jako kilkunastoletnia dziewczyna, ona również była z Kresów Wschodnich, i to z dalekich Kresów Wschodnich, działała w polskiej organizacji wojskowej i w czasie wojny bolszewickiej, 19-latka, wyprowadziła z okrążenia bolszewickiego duży oddział polskiego wojska. Otrzymała za to jedno z najwyższych ówczesnych odznaczeń, a w każdym razie chyba najwyższe dla osoby w tym wieku, Krzyż Niepodległości z mieczami. Została potem w Polsce, mimo że reszta jej rodziny została odcięta granicą polsko-sowiecką. Uczyła się, a następnie studiowała w Warszawie medycynę, jednocześnie utrzymując się z pracy w drukarni, z pracy fizycznej. Już po zdobyciu pierwszych kwalifikacji lekarskich dała się poznać jako osoba roztaczająca, uczyła się, studiowała pediatrię, dała się poznać jako osoba
lecząca z własnej nieprzemuszonej woli, z własnego, że tak powiem, powiedziałbym po amatorsku jeszcze wtedy, lecząca dzieci z ubogich rodzin podwarszawskich. Także zostało to, ta nazwa została przy niej do końca życia. Lekarz ubogich dzieci. Wybucha wojna. Pani profesor, późniejsza pani profesor, w swoim mieszkaniu przechowuje biedną rodzinę żydowską, a jednocześnie sama zajmuje się organizacją służby zdrowia w polskim podziemiu. To właśnie z tego ślady można odnaleźć dzisiaj w muzeach i w niektórych wydawnictwach w postaci zdjęć dr Róży. To był jej pseudonim. Między innymi sławne zdjęcie, doktor Róża prowadzi sanitarny patrol powstańczy w czasie powstania warszawskiego. Po zakończeniu powstania, po wyleczeniu ran, które tam odniosła, zostaje ordynatorem szpitala na Działdowskiej, a następnie włącza się bardzo energicznie organizację służby zdrowia w Polsce powojennej. Jej to jest łączyła i pracę organizacyjną, i pracę lekarza, i pracę naukową. Do dzisiaj można znaleźć powołania się na jej prace badawcze. Jako organizator medycyny widzi kłopoty, jakie w całej Polsce występują z powodu braku leków. Nawiązuje kontakty z Zachodem, między innymi z parafiami ewangelickimi w Szwajcarii i w Anglii. Udaje jej się doprowadzić do stałego dopływu leków do Polski, do także przez nią współorganizowanych aptek przykościelnych. A w naszej tutaj parafii jest jedną z głównych organizatorek diakonii. Ponieważ dalsza praca przebiega coraz trudniej ze względu na napięcia, jakie powstają między władzami Kościoła a ówczesnymi władzami państw komunistycznymi, władzami Polski, profesor sama staje na czele naszej społeczności, zostaje prezesem konsystorza, pierwszą w Polsce kobietą zwierzchnikiem organizacji kościelnej, zwierzchnikiem społeczności chrześcijańskiej. O ile mi wiadomo, również pierwszym takim zwierzchnikiem w Europie kontynentalnej, nie licząc Anglii, tam zwierzchnikiem kościoła jest królowa angielska. I bardzo wiele na tym polu również działała. No nie mogę za dużo na ten temat mówić, bo naprawdę to zasługuje na wielką, obszerną książkę. Bardzo szerokie było jej oddziaływanie na otoczenie, nie tylko nasze tutaj, warszawskiej i w ogóle ogólnopolskiej społeczności ewangelicko-reformowanej, ale w ogóle na wszystkich ludzi dobrej woli. Przytoczę tylko już jako jedno z końcowych takie wspomnienie, które wiąże mi się tutaj z tą kazalnicą i z pewnym nabożeństwem ekumenicznym. Wkrótce po śmierci pani profesor z tej kazalnicy wygłaszał zresztą bardzo dobre kazanie rzymskokatolickie arcybiskup. I po zakończeniu tego kazania powiedział: mało kto z państwa wie, że nim zostałem duchownym, byłem lekarzem, podobno dobrym lekarzem. Ale jeszcze mniej wie osób, a powinno wiedzieć, że to, że byłem dobrym lekarzem i to, że zostałem duchownym najwyższej rangi w Kościele Rzymskim, polskim Kościele Rzymskokatolickim, zawdzięczam waszej współwyznawczyni, pani profesor Zofii Leimba. To jest taki ślad, który został
namacalny, to wygłosił ten arcybiskup tutaj w tym kościele z tej kazalnicy. Ale takich śladów zostało bardzo wiele. I został swego rodzaju testament jej. Testament, którym nas, którzy mogliśmy, mieliśmy to szczęście, są współpracować. Może nie powiem, że jakoś nas tego wyuczyła, ale pokazała nam na własnym przykładzie, na własnym działaniu. Często słyszałem od niej: pamiętaj, że aby ocenić czyjeś działania, trzeba ocenić, co one dały. Po owocach poznaje się ludzkie działanie. Po owocach poznacie ich. A ludzką postawę poznawajcie po tym, czy dana osoba potrafi nieść pokój. Czy potrafi uspokajać napięcia w swoim otoczeniu. Czy potrafi sprawiać, aby wszyscy nawzajem do siebie mieli prawdziwie ludzkie, chrześcijańskie uczucia. Błogosławieni pokój czyniący. Te dwa przykazania pozostały mi na całe życie. I myślę, że możemy tylko się modlić, aby Pan Bóg dał nam jak najwięcej takich ludzi, jakim była pani profesor Zofia Leinbach. Dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Ważna osoba w naszym kościele wspominała bardzo ważną osobę w naszym kościele. Bardzo serdecznie dziękuję. A my zaśpiewamy kolejną pieśń, 827.
Powstańmy. Badaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady i prowadź mnie drogą odwieczną. Bracia i siostry, za chwilę zbierzemy się wokół tego stołu, stołu naszego Pana. Staniemy tutaj w Jego obecności i w obecności naszych bliźni, głęboko zawstydzeni popełnionymi grzechami, ale też i podniesieni na duchu, ponieważ Bóg dał dowód swojej miłości do nas przez to, że Chrystus umarł za nas, grzeszników. Przez śmierć Syna Człowieczego zostaliśmy z Bogiem pojednani. Pytam was więc przed obliczem wszystko wiedzącego Boga, czy uznajecie, że jesteście ludźmi grzesznymi i czy serdecznie żałujecie swoich grzechów, którymi Pana Boga obrażaliście? Jeżeli tak jest, to odpowiedzcie każdy za siebie w sercu swoim i przed Bogiem: uznaję i żałuję. Skoro znacie swoje grzechy, czy nie wątpicie o Bożym miłosierdziu, a pragnąc sprawiedliwości, czy mocno wierzycie, że wszystkie grzechy są wam darowane dzięki męce i śmierci naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa? Jeżeli tak jest, to odpowiedzcie: wierzę. Czy pragniecie i czy przyrzekacie z pomocą Bożą wystrzegać się wszelkich złych pożądliwości oraz żyć sprawiedliwie i pobożnie? Jeżeli tak jest, to odpowiedzcie: obiecuję z pomocą Bożą. Korząc się teraz przed Bożym majestatem, módlmy się i wyznajmy wszystkie nasze winy i grzechy, które popełniliśmy myślą, mową, czynem lub zaniedbaniem. Boże nasz i Panie, w bezradności naszych serc i myśli, i dusz stoimy przed Tobą, bo życie nas doświadczyło i pokazało, że sami nie potrafimy siebie zbawić, sami nie potrafimy siebie oczyścić z tego wszystkiego, co brudne, co nieszczere, co złe, co krzywdzące. I nas samych, i naszych bliźnich, całe stworzenie, i Ciebie. I dlatego w chwili opamiętania, w chwili tego głębokiego wejrzenia w nasze dusze, przychodzi nam tylko jedno na myśl, by prosić Ciebie, Boże, o zmiłowanie. Bez Twojej łaski, bez Twojego wybaczenia nic nie zrobimy. Wszystkie nasze gesty, słowa, myśli, czyny, modlitwy, pieśni, kazania będą niczym, jeżeli nie będzie Twojego wybaczenia. I o to wybaczenie, Panie, teraz prosimy. Wybacz nam wszystko to, co powiedzieliśmy, zrobiliśmy, pomyśleliśmy naszym bliźnim, całemu stworzeniu, co sprawiło, że ten bliźni koło nas poczuł się źle, samotny, odrzucony, nic nie wart. Prosimy Ciebie, Panie, spraw, byśmy jak tylko to jest możliwe, naprawili to, zadośćuczynili wszystkie krzywdy, których dokonaliśmy w tym świecie. Prosimy Ciebie i zapamiętaj, Panie, że obiecujemy nie popełniać tych samych grzechów. W chwili opamiętania prosimy: wybacz nam, a my obiecujemy, że więcej tego nie powtarzać. Wybacz nam, bo jesteśmy słabymi ludźmi i czasami wchodzimy do tej samej rzeki, rzeki kłamstwa, grzechu,
i przydawania innym cierpienia. Prosimy, zmiłuj się nad nami, wybacz nam wszystko to, co złe. Amen. Po tym, jak wyznaliśmy grzechy naszemu Panu, po tym, jak poprosiliśmy o przebaczenie, obiecaliśmy zadośćuczynienie i po tym, jak obiecaliśmy już więcej nie powtarzać tego całego zła, z wielką nadzieją i radością możemy przyjąć te oto słowa do siebie. W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, na podstawie obietnic Bożych wszystkim, którzy teraz pokutują i pragną zbawienia przez Jezusa Chrystusa, zwiastujemy, że ich grzechy są odpuszczone. Tym zaś, którzy nie pokutują i nie nawracają się do Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, z bólem i troską, ale też i z nadzieją na poprawę, ogłaszamy, że ich grzechy są zatrzymane. Wznieśmy swe serca do Pana. Zaprawdę jest rzeczą godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną. Zawsze i wszędzie dziękować Tobie, Boże Wszechmogący, Ojcze wiekuisty i święty, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Dlatego z całym Kościołem powszechnym, z aniołami i zastępami niebiańskimi we wspólnej radości wołamy na cześć i chwałę Twego imienia. Święty, święty, święty jest Pan zastępów, a cała ziemia jest pełna Jego chwały. Wysłuchajmy teraz słów ustanowienia sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Nasz Pan Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, podziękował, łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich, podziękował i dawał swoim uczniom, mówiąc: ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej, która się wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Panie nasz i Boże, Ty, który znasz nasze umysły, nasze serca, nasze sumienia, prosimy, byś oczyścił nas teraz i odnowił w nas tę pewność, że nasze winy są nam darowane, abyśmy w tej pewności darowania win mieli świadomość obecności Zmartwychwstałego, który żyje w nas, a my w Nim. Prosimy, byś udzielił nam Twojego Ducha, abyśmy przyjmując ten chleb i ten kielich mieli społeczność z ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego bowiem Ty sam tworzysz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i dajesz wszelkie dobro. Zapraszasz nas, Panie, do Twojego stołu. Ty, który prosisz, byśmy kochali jedni drugich, przełam w nas to wszystko, co jeszcze mogłoby nas od siebie wzajemnie oddzielać, abyśmy w jedności ducha modlić się mogli do Ciebie za tych, którzy tego tak bardzo potrzebują. Boże, pełen miłosierdzia i miłości, otocz swoją opieką wszystkich biednych, strapionych, wszystkich, którzy chorują i umierają, i wszystkich, którzy cierpią. Wspomnij, Panie, wszystkich naszych drogich i bliskich i tych, którzy prosili o wsparcie naszą modlitwą, a których w ciszy naszych serc
Tobie teraz powierzamy i z którymi łączymy się niewidzialnymi więzami duchowej komunii. Czuwaj, Panie, nad Twym Kościołem na ziemi. Zmiłuj się nad jego słabością. Połóż kres jego rozłamowi. Rozprosz jego obawy, wzmocnij jego odwagę i utwierdź wiarę. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Nasz Pan zaprasza nas wszystkich do swojego stołu słowami: chodźcie, bo wszystko jest już gotowe. Moi drodzy, na podłodze tu w prezbiterium i dookoła stołu pańskiego oznaczone są miejsca oddalone od siebie co 2 metry. Miejsc tych jest 20, jeśli zajdzie tego potrzeba, utworzymy 2 kręgi lub więcej wokół stołu po kolei. Wszyscy powinni mieć założone maseczki lub przyłbice i rękawiczki. W związku z pandemią używamy tylko tych małych kieliszków, które będą brane ze stolika stojącego tutaj przy pierwszej ławie. Chleb pokrojony na kawałki będzie rozdawany na tacy. Każdy z uczestników będzie sam brał z tacy chleb. Wino lub sok winogronowy będzie nalewane każdemu z uczestników. Ci, którzy pragną przyjąć wino, proszeni są o stanięcie po stronie krzyża od kazalnicy. Ci zaś, którzy pragną przyjąć sok winogronowy, proszeni są o stanięcie przy krzyżu od strony ławki pastorskiej. Starszy zboru, w tym wypadku Basia Rajska, pełniący dyżur w ławce pastorskiej, zamknie tę grupę. Po skończonym sakramencie nastąpi rozpuszczenie uczestników bez zwykłego chwytania się za ręce. Chleb, który łamiemy, jest społecznością ciała Chrystusowego. Dziękujemy Tobie, Panie, za ten chleb. Amen.
Kielich błogosławienia jest społecznością krwi Chrystusowej. Dziękujemy Tobie, Panie, za ten kielich. Amen. Bierz i pij. To kielich nowego życia. A tak pokrzepieni, posileni prawdziwymi darami łaski, chlebem i winem, idźcie w pokoju pojednani z człowiekiem, z całym stworzeniem i z Bogiem. Amen.
tak pokrzepieni darami łaski i zbawienia, chlebem i winem, darami łaski pojednania i miłości Bożej, idźcie w pokoju pojednani z Bogiem, z człowiekiem i z całym stworzeniem. Amen. Módlmy się. Boże nasz i Panie, dla Twego Syna każdy człowiek bez względu na kondycję jego ducha i umysłu był i jest godzien ratunku. Dlatego przez Niego prosimy Ciebie, byś spojrzał na tych, którzy przeżywają trudny czas, którzy walczą wraz z najbliższymi z chorobami, poczuciem zagrożenia czy lęku przed stratą. Ujmij się, Panie, za zmęczonymi i zagrożonymi, zapomnianymi przez nas. Z lękiem myślimy o wszystkich tych, których pozostawiliśmy w samotności. Prosimy więc Ciebie, byś Ty o nich nie zapomniał, a nam wciąż o nich przypominał. Prosimy o tych, z którymi żyjemy pod jednym dachem, siadamy do tego samego stołu, ale nie znamy ich wewnętrznych rozterek, cierpień i samotności. Prosimy o tych, którym dłużymy niewysłany list, obiecaną, a wciąż odkładaną wizytę, niewykonaną rozmowę telefoniczną. O tych, którzy w ciszy i cierpliwości i tęsknocie czekają na to, co im obiecaliśmy. Prosimy Cię, Wszechmogący Panie, zatrzymaj nas na chwilę i zawróć z dotychczasowej ścieżki i przemień. Nawróć. Nie możemy starać się o wielkie sprawy Twego Królestwa, nie będąc bliźnimi tych najmniejszych. Prosimy, obudź ludzi stępiałego sumienia, uśpionego serca i rozleniwionej duszy, by dostrzegli, co to znaczy kochać Ciebie i bliźniego. Prosimy o naszych braci i siostry w naszym zborze i kościele, by Duch Twój otwierał nasze oczy na potrzeby naszych bliźnich, dawał siłę do pracy z ochotnego i radosnego serca. Modlimy się za wszystkich tych, którzy oddają swój czas, siły, pieniądze na rzecz pokoju w swoich miejscach życia, służąc ochronie życia i dobra społeczności stworzenia. W szczególności modlimy się za naszych braci i za nasze siostry w Mińsku, naszym bratnim zborze ewangelicko-reformowanym. Modlimy się za wszystkich tych, którzy pragną wolności. Spraw, Panie, by rok szkolny naszych dzieci, wnucząt, wszystkich nauczycieli i pedagogów był pełen troski i opieki względem słabszych i sukcesów naukowych i wychowawczych. Dziękujemy Tobie, Panie, za czas, który nam dajesz, za czas, który czasami potrafimy dobrze wykorzystać, za każdą chwilę spędzoną z naszymi bliskimi, kochanymi, bo nie wiadomo jak długo. Wysłuchaj nas, Panie, gdy wszyscy wspólnie do Ciebie wołamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Usiądźmy, wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń. Nabożeństwo w 14. niedzielę po Trójcy Świętej, 13 września, rozpocznie się o godzinie 10.30 i poprowadzi je ksiądz Roman Lipiński. Kolegium Kościelne i przewodniczący Ogólnego Zgromadzenia Zboru zapraszają wszystkich chętnych na spotkanie dyskusyjne przed Ogólnym Zgromadzeniem Zboru dotyczące relacji i komunikacji pomiędzy proboszczem, Kolegium Kościelnym i Zborem. Spotkanie odbędzie się w środę, 9 września, tu, w tym kościele, o godzinie 18. Diakonia dyżuruje w środy w godzinach od 11 do 13 i w niedzielę po nabożeństwie. Z przewodniczącą diakonii Marzeną Matejką można się również kontaktować telefonicznie i mailowo. W niedzielę 13 września o godzinie 19 odbędzie się w naszym kościele kolejny koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych. Wystąpi Daniel Strządała z Katowic. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy. Przypominamy o przestrzeganiu reguł sanitarnych w czasie koncertu. Kolegium Kościelne zwołuje na sobotę, 19 września, ogólne zgromadzenie zboru, które odbędzie się również tu, w naszym kościele, przy Alei Solidarności 74, a poprowadzi je Władysław Szol. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 10.30. Przypominamy, że czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną. Pragniemy poinformować, że przez te trzy niedziele, ostatnie czy przedostatnie, zebraliśmy 2100 zł na pomoc dla poszkodowanych wskutek wybuchu, wskutek katastrofy w Bejrucie. Pieniądze już zostały wysłane na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. Za hojność i dobre, współczujące serca serdecznie dziękujemy. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 373 zł. A na organach gra dzisiaj nam Aleksander Jan Szopa, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze chciałbym złożyć życzenia. W minionym tygodniu urodziny obchodzili nasi parafianie i nasze parafianki Jan Pospiszył, Tomasz Bender, Wacława Żurawska, Elżbieta Baum, Michał Szydluk, Barbara Owczarek i Zbigniew Skierski. Serdeczne życzenia urodzinowe i przede wszystkim obecności dobrej, dającej poczucie bezpieczeństwa, ale też i odwagi, obecności Boga w waszym życiu. Amen. To tyle było ogłoszeń, tyle życzeń. Przyjmijcie jeszcze życzenie na drogę. I błogosławieństwo. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i da swój pokój. Amen. Idźmy w pokoju, miłujmy się wzajemnie, tak jak Chrystus Pan nas umiłował. O dobrze czynieniu i miłosierdziu nigdy nie zapominajmy, bo to są ofiary naszych rąk i serc, tak bardzo Bogu miłe. Amen. Na zakończenie zaśpiewamy pieśń numer 830.
grzechy zmazał. Miłuj tak do nas z krzyża swego woła. Miłuj, a kogo o to się nie pytaj. Chrystus wyjątku nie zna tu żadnego. Weź Ewangelię, otwórz ją i czytaj. Miłuj bliźniego jak siebie samego.